ale była przygoda. Taką, co była bardzo krótka. Ha? Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Ostatnio na YouTubie oglądałam odcinek takiej pani. No i ta pani mieszka gdzieś tam na wsi. I akurat chyba wracała do siebie do domu i zobaczyła, że drzewa, które rosną przy jej drodze powrotnej, zostały ścięte. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? I ponoć prawo, które powinno chronić te drzewa, nie dotyczy lasów i drzew, które jakby są własnością państwa, a dotyczy tylko terenów, które są prywatne. Jak będziemy cały czas cutting drzewa... Czyli jak będziemy cały czas te drzewa ścinać, tak? To the carbon levels will rise and oxygen levels will lower. Są niezbędne, tak? No. A wiesz, co jest na drzewach? No wiadomo, oprócz jakichś tam owoców, tych, które mają jakieś drzewa albo liści. Co tam na tych drzewach jest? Birds. Tak, ptaki. I co one tam? Living animals. A they're co te... nesting there. Czyli mają tam te gniazda swoje, no, tak? Bo nest mają to jest małe. Gniazdo. Mają małe. No i się wylęgują, tak? I to jest ten okres, w którym nie powinno się ruszać tych drzew. A jednak ktoś zadecydował i te drzewa wyciął. Ale wiesz, co ci powiem jeszcze, Haniu? Ta pani jechała tym samochodem do domu i tak strasznie płakała. You know seagrass? Tak. Tutaj, across Dorset. Ja tylko chciałam to powiedzieć. It's a very crucial part of nature because it takes carbon dioxide. I'm pretty sure 7 times more than one rainforest. And it's getting destroyed in Dorset because of all the leisure activities we're doing. Czyli to takie morskie trawy, tak? No. I tam to jest... I one są niszczone, mówisz? No. I też niszczą... I my, we are... taking down the number of seahorses, really killing their habitat. Because seagrass is their habitat. Ta morska trawa, to ona rośnie w morzu, tak? Tak. To jest takie, I'm pretty sure in... A postaraj się, przepraszam, że ci zwracam uwagę. Po prostu nasi słuchacze, wiesz, nie wszyscy na pewno rozumieją po angielsku. Będziesz się starać troszeczkę mówić po polsku? Jak będziesz miała problem ze słówkiem, to mów, ja ci przetłumaczę. Ale to myślisz, że ta trawa jest w morzu, tak? Czy można, może być w morzu i takie lakes. Bo mówiłaś o hipokampusach. Są takie lakes, gdzie są takie, i w Dorset, i tam to są amounts of seahorses. Czyli seahorses, czyli to są koniki morskie, tak zwane też hipokampusy, tak? Tak, one mieszkają w seagrass, więc seagrass to nie jest taki bardzo wytrzymały, więc kiedy pływamy to coś, to it's ripping out, lowering, killing. Zabijanie. Jak się nazywa? Koniki morskie. Tak, zabijam to. Okej, rozumiem. No to też nie fajnie. Czyli widzisz, środowisko jest bardzo ważne dla nas. I tak mnie strasznie, powiem ci, bolało i smutno mi się zrobiło, jak zobaczyłam tą panią, która płakała. Płacz i żal. I powiem ci, pamiętam, jak w zeszłym roku przyszłam na naszą plażę w sobotę albo w niedzielę rano, tak po prostu się przejść, wcześnie rano. Wiedziałam, że jest dosyć bezpiecznie, bo była ładna pogoda, więc na pewno dużo ludzi będzie. I zrobiłam sobie kawałek ciasta, sobie wzięłam herbatkę w termos, książkę, ale to, co zobaczyłam, ilość śmieci... O, no, śmieci... To mnie strasznie przeraziło i płakałam. Naprawdę, bo kiedyś ja i moja przyjaciółka zrobiliśmy coś, że ktoś, jakieś dzieciaki... matka była właśnie obok i jeden z dzieciaków napiło się coli i po tym, jak wypiło wszystko, they were digging out under the sand i potem they just left it i mama nawet nie była ze... Ej, dajcie to do śmieci, ona była... Ale jaki to jest problem, powiedz mi, przynoszą takie ciężkie butelki z piciem,
Potem puste zostawiają. Nawet kilka nawet nie są drinking. Bo kiedyś połowie pełne są. No, tak? Kiedyś była taka lemoniada na plaży, tylko tak dumped out. I ona miała wszystko. Była nowa. Okej. It was just dumped out. A, straszne. Nawet wczoraj, jak wracaliśmy do domu, to razem z Agnieszką i z Olą sprzątałyście plażę, tak? O, ktoś zostawił taką dużą, zieloną siatkę plastikową. Wczoraj ta plaża była naprawdę brudna i zobacz, a dzisiaj z pewnością i wczoraj wieczorem i dzisiaj rano przeszło tu sporo wolontariuszy, którzy posprzątali tę plażę. I proszę, jak ktoś tutaj idzie, nie kampuszucie oku skał. Tak, mamy tutaj takie skałki, które są dla dzieci, żeby się wspinały. A ludzie sobie myślą, że to jest fajna ochrona, jak wieje wiatr i sobie koło nich rozkładają koce. I mama mówi, żeby ich wsypać piaskiem. Tak, wiem jak to brzmi, ale trzeba wchodzić i się bawić, bo to są skałki do wspinania. A jak ktoś zwróci wam uwagę, to trzeba przyjść do rodziców i wtedy rodzice zwrócą tym osobom też uwagę. No niestety, musimy dbać o siebie nawzajem. To jest miejsce przeznaczone dla was, dla dzieci, tak? Dla osób, które się tu wspinają po tych skałkach. Wszystko... Mogą też być dla adults. Ale tak, bo dorośli też się wspinają na te skałki. Tak, bo też tutaj ćwiczą. A my ostatnio byłyśmy też na Hengesbrücke, pamiętasz? No. Szłyśmy tak od tyłu z tatą, w taki rezerwat weszłyśmy. I co się okazało? Że to było kiedyś wysypisko śmieci. No. Nawet o tym nie wiedziałam. Komunalne wysypisko śmieci. I co tam zbieraliśmy? Białe kwiaty czarnego bzu. No i mama była zaschwycona, bo była całe... Duże drzewo. Było tego. Duże drzewo, ale to jest Hania nasza tajemnica. Ukryte drzewo życia. Czarny bez kwiaty czarnego bzu, białe kwiaty czarnego bzu są magiczne. Wiesz, że kiedyś w Anglii, ja nie wiem, czy to się zmieniło, czy nie, bo tego nie sprawdzałam, kiedyś w Anglii za ścięcie czarnego bzu groziła kara śmierci. Dlaczego? Jak ktoś ściął takie drzewo, groziła mu kara śmierci, ponieważ to drzewo leczy. No, robisz dobry syrop. Ten. Dobry syrop. No prawda? Nie. Można różne taki rzeczy robić. Healing. My zrobiłyśmy syrop, a można też zrobić na przykład ciasto naleśnikowe i pomaczać te kwiaty i usmażyć je. Przeróżne rzeczy można zrobić. Oczywiście trzeba wiedzieć, jak to zrobić, ponieważ surowy kwiat czy surowe owoce czarnego bzu są trujące. Trzeba zabić te toksyny właśnie przez obróbkę cieplną. A kończąc pogaduchy, posłuchajcie opowiadanka pod tytułem Drzewiarz. Zapraszamy. Było sobie drzewo. Nie to jednak, które dało początek niezliczonym światom. Dla mieszkańców tej wielkiej wyspy było zwykłe. Takie samo jak niezliczona ilość innych, porastających ogromną górę, skrywającą w swym wnętrzu dawno uśpiony wulkan. Przynajmniej tak było kiedyś, w czasach świetności. Bezpowrotnie minionych i zachowanych tylko w opowieściach jej ludu. Można było więc uznać, że zaginionych bezpowrotnie. Gdy ona odejdzie, to już nikt nie opowie o wielkim podziemnym mieście, stolicy wyspiarzy, o władcach i ich smukłych łodziach przemierzających wszystkie morza i oceany, wody znane i nieznane. O dobrach z całego świata sprzedawanych na rozlicznych bazarach ulokowanych w okolicach wielkiego portu, a także na drodze prowadzącej do wielkiej bramy wejściowej, przez którą przechodzi się do podziemnego miasta. Uśmiechnęła się do siebie, myśląc o tym, że dziś nikt już nią nie przedostanie się do środka. Po wielkim kataklizmie portal zawalił się, tworząc rumowisko na zboczu góry. Ona jednak dobrze pamiętała jego piękno, cudownie turkusowe okładziny kamienne oraz wielki hol wyłożony białym, wypolerowanym wapieniem, odbijającym w głąb światło dzienne. Nikt już tego nie zobaczy. Po policzku poleciała jej kolejna łza. Niezliczone wysepki wokół zniknęły. Duża ich część zapadła się w siebie już w dniu kataklizmu. Przykryły je morskie fale. Inne chowały się powoli, w miarę jak przybywało wody. W taki sam sposób znalazł się pod nią zrujnowany wielki port. Statki,
które wypłynęły, już nigdy nie wróciły, a wraki zacumowanych pokrywają podmorskie dno. Z całego ludu pozostała już tylko ona jedyna i to drzewo. Ono było z tego miejsca, a ona nie. Tylko dlatego przeżyła niezliczone pokolenia wyspiarzy. Dzieci rosły, wydawały na świat potomstwo i odchodziły do lepszego świata. Ona zaś patrzyła na to wszystko. Znała wszystkie ich imiona, smutki i radości. Pokolenie za pokoleniem. I bardzo powoli się starzała. Znalazła się w tym miejscu zupełnym przypadkiem. Szczęśliwym zrządzeniem losu. Potrzebowała wówczas odpoczynku. Choć nie. Musiała całkowicie oderwać się od świata swego pochodzenia, na którym nic jej już nie trzymało. Oprócz bólu po ogromnej stracie. Na wyspie mogła przyglądać się, jak kolejne generacje mozolnie wznoszą swą cywilizację, zaklinając ją w kamieniu, żaglu i opowieściach oraz w niezwykłej magii. Niezwykłej, gdyż wspierającej życie w całej okazałości. Tylko raz w całej historii wyspy władca postanowił sięgnąć po więcej, po panowanie nad całym światem. Raz tylko podjęto próbę stworzenia magii życie krępującej. I tak doszło do kataklizmu. Nastąpił koniec. Pozostali przy życiu wyspiarze nie posiadali jednak wiedzy potrzebnej do wskrzeszenia swej chwały. Ona posiadała. Zrozumiała jednak, że ta wiedza była niebezpieczna i doprowadziła do upadku. Tylko raz znalazła się w niewłaściwych rękach i to wystarczyło. Schowała ją więc głęboko w sobie, a z każdym kolejnym pokoleniem wyspa pustoszała. Zaś każda próba odtworzenia wielkiej cywilizacji prowadziła do stepowienia wyspy. Aż zostało tylko jedno drzewo i tylko jedna mieszkanka. Gdyby tylko wiedziała jak, to udałaby się w inne miejsce. Nie znała jednak sposobu. Spodziewając się, że samotnie spędzi resztę życia, użyła całej swej wiedzy, by cudowna magia wyspiarzy podtrzymała życie małego nasionka, z którego wyrosło to jedyne drzewo. I wokół stworzyła swoje miejsce do życia. Dom, budynki gospodarcze, płot, brzeg oceanu, szum morza. Któregoś dnia pieliła grządki, gdy usłyszała stukot kopyt i rżenie konia. Odwróciła się zdziwiona. Bo skąd koń na bezludnej wyspie, a na nim jeździec? Na pewno nie stąd. Głową wskazał na koryto pełne wody. Skinęła głową. On zeskoczył z siodła. Lekko klepnął zwierzę w zad. Koń zanurzył pysk i z ulgą począł pić wodę, śmiesznie odginając wargi ku górze. Skąd droga prowadzi? Spytała. Wskazał wyciągniętą ręką za siebie. A dokąd? Jego palec wskazujący wskazał na drzewo. Nic z tego, powiedziała. Ono tu zostaje, nie ma innego. Gdy spojrzała w jego oczy, zrozumiała, że on to wie, ale nie ma wyjścia. Musi je wziąć, gdyż na tej wyspie żadne nasiono nie wzejdzie. A ty co, w myślach mi grzebiesz? Mówiąc to, zamachnęła się ręką, ale nie uderzyła. Zatrzymała dłoń tuż przed jego ramieniem. Kim jesteś? Mężczyzna w odpowiedzi wskazał drzewo. Drzewem? Spytała powoli. Nie, drzewiarzem. Potwierdził skinieniem głowy. A kto to taki? Zrozumiała i powiedziała na głos. A, to ty jesteś zielarz, tylko od drzew. Jeździec uśmiechnął się. Ale skąd ty się tutaj wziąłeś? Podniósł rękę i kciukiem wskazał za swoje plecy. Kobieta wychyliła swe ciało nieco w prawo i spojrzała poza niespodziewanego gościa. Zobaczyła wyraźną zieloną wstęgę dróżki, a na niej jakby wtopione w nią liście i różnego rodzaju skamieniałości. Tej drogi nigdy tam nie było. Kończyła się dokładnie na piętach mężczyzny. Kucnęła. Wyciągnęła ku ziemi dłoń, zamknęła oczy i wnętrzem dłoni dotknęła ziemię przed sobą. Przez chwilę siedziała w ciszy, po czym otworzyła oczy i uśmiechnęła się. Mężczyzna patrzył zdumiony to na nią, to na drogę, która doszła wprost do jej stóp. To ona mnie tu przywiodła, ta droga, na tę wyspę. Tak dawno temu, że już niemal nie pamiętam. Gość nie mógł tego zrozumieć. Co chcesz zrobić z moim drzewem? Wziąć? Nie dam ci go.
mówisz, że to skamieniałość. Jeśli nawet, to żywa. Cóż z tego, że istniała setki milionów lat temu i już nie powinna? Cała ta wyspa była zalesiona tym drzewem. To jest ostatnie. Dam ci nasiona. Spojrzał na nią zdziwiony. Tak, daję nasiona, mnóstwo nasion. Tylko trzeba wiedzieć, jak je zbierać. Poczekaj. Na chwilę zniknęła w domu, po czym wyszła, niosąc lniany woreczek w ręce. Proszę, weź, to dobre nasiona, dadzą dużo drzew. Mężczyzna intensywnie wpatrywał się w nią. Oczywiście, że powinieneś je zasadzić. Mówiąc to, uśmiechnęła się. W końcu to ty jesteś drzewiarzem. Ukłonił się, a ona spytała, czy ja mogę? Przerwał jej skinieniem ręki. Dlaczego nie? Z jakiego powodu? Gość jednocześnie przecząco machał ręką i głową. Aha, nie zrozumiałam cię. To droga wybiera, a nie ty. Uśmiechnął się, obnażając piękne białe zęby, a ona postawiła krok na drodze. I nic. Mężczyzna zniknął. Jego koń również. Dom pozostał nietknięty. Całe obejście również. Tylko zielona wstęga ścieżki pozostała. Jednakże wydawało się, że wchłaniała ją ziemia, aż pozostała szara droga gruntowa. Wiła się wśród wzgórz, niknąc poza nimi. To nie jest wyspa, powiedziała cicho do siebie. Na tym świecie nie była sama. Użyła więc wyspiarskiej magii, by chronić swój dom. Nikt bowiem nie wie, co może wyjść z lasu dochodzącego do płotu, okalającego jej farmę. Wydawało się, że gęstwina z szacunkiem otacza drzewo z wyspy. Iglaste, którego gałęzie wyglądały jak podłużne szyszki, stało wśród swych liściastych braci, mając wokół dużo miejsca, by wzrastać w słońcu i rozsiewać nasiona, gdy tylko przyjdzie ich czas. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla sywskich. Koniec! To wszystko, pa!